Góra! Nie jest to jakaś topowa półeczka. Siodło nie ma regulacji. To jest mały sprzęt. Nie dość, że to jest tanie, to jeszcze wygodne. Dużo osób wylewa z siebie jad, kiedy widzi jakiś chiński rower elektryczny na tym kanale. Jansno X50 trafił do nas z geekbuying.pl. To już nie pierwszy rower z tego sklepu internetowego. Mam z nimi dobre doświadczenia i mogę ich polecić. Realizują wysyłki w 3 dni robocze, mają darmową wysyłkę na terenie całej Polski, a jeśli chcecie dostać ten rower taniej, użyjcie kodu rabatowego Taba na rowerze. Osoby oglądające ten kanał i tak wiedzą, że nie ma to wpływu na moją opinię, a ja muszę wam o tym powiedzieć, żeby wywiązać się z warunków umowy. Cza. I stawiam. No to jest kolejny. No, ten był cięższy. Jestem mega ciekaw, szczególnie, że to jest taki sprzęt, za którym ludzie pisali. No i, ale ja też nie wiem, co to za sprzęt. Okej, no i bardzo dobrze. Ja chyba żyję, wszyscy twoi widzowie żyją we wiedzy, ja żyję w niewiedzy. No musimy go rozpakować, żebyś wiedział. Dobrze. I jak to wygląda w środku? Czegoś brakuje. Tutaj mogłoby być więcej, szczególnie, że widzieliśmy w innych rowerach, że jeszcze lepiej są pakowane. Nie jest źle. Góra! Te kółka są odlewane, pełne. Fajnie to wyglądać. Fajnie to było, jest. O, dwa tylko. Słabo. Ten amor. Jakie to są półki w ogóle. No wygląda jak moto. No. No dobra, ale jestem ciekaw. Jestem bardzo ciekaw tego pojazdu. Idziemy z koksem. Zobaczcie. 48 V, 14 Amperogodzin, 672 Watogodziny. Producent zakłada, że przejedziemy na nim do 50 km i mógłbym się z tym zgodzić, bo tak naprawdę jeśli podzielimy 672 Watogodziny na 50, to wyjdzie nam 13,4 Watogodziny na każdy kilometr i to jest bardzo realne, więc podoba mi się założenie, że ten rower przejedzie do 50 km na jednym ładowaniu. No tak sobie tu luźno leży. On nie będzie nam tutaj skakał? Będzie grał na pewno. No dobra, zostawiamy tak jak jest, bo to trzeba przetestować tak jak to przychodzi, a potem ewentualnie będziemy coś tutaj ulepszać, nie? Co jest w pudełeczku? Instrukcja obsługi. Dacie wiarę? Pierwszy raz widzę coś takiego. Kierunkowskazy. Jak w moto. Normalnie takie miałem w DRZ-cie. I na Hygosem. Pompka. Wow. Trzymadełko do komórki. Uchwyt na telefon, no. No. To wiadomo. Multitool. Platformy. Narzędzie. Lampa. Ale konkret. Co tutaj za ładowarka? 2 ampery max. No właśnie tutaj z tym zderzakiem, błotnikiem. Jest taki problem, że zobaczcie jak to jest. Opa. Siodło, proszę bardzo, skręcane. Ale słabo zrobili tutaj te śrubki. Jest tak blisko tej ramy, o tu, z tej strony, że nie idzie tam kluczem w ogóle dojść. Zobaczcie. Mojany. Zobaczcie, że jest strzałeczka. Jak wkręcać pedał, bo właśnie to jest miejsce, w którym najczęściej ludzie psują gwinty w tych korbach. Dlatego, no oni już wiedzą i dlatego wam pokazują, jak to robić. Ostrożnie, tu trzeba bardzo ostrożnie, bez pośpiechu, paluszkami. To jest jedyne mocowanie tak naprawdę, nie? Więc musi być, o tak. No, ogólnie jest fajna pozycja, podoba mi się. Teraz go tu mnie nakręcimy. Bardzo. Prawy, lewy, Jupiterek. Wszystko.
Nawet światła stopu są. Odjazd. No i się udało. Poskładane. Kurde, prezentuje się bardzo ciekawie. Git, można go zabierać. Bardzo, bardzo poszło. Jansno X50. Ni to rower, ni to motocykl. Jest to fajny pomykacz. Ciekawa rzecz. Naprawdę powiem wam, że po pierwszych tutaj kilometrach po lesie fajna zabawka, jak zwykle. Powiem wam, że w tym zakresie cenowym to jest bardzo ciekawe, że można dostać coś, co sprawia tyle frajdy. Nawet na wersji zablokowanej do 25 na godzinę w lesie będziecie czuć się naprawdę dobrze. Fajna sprawa, po pierwsze grube, balonowe koła, napompowane aktualnie do 1 bara, można by było zejść trochę niżej. Koła o rozmiarze 20 cali, dosyć wąski rozstaw, więc ten pojazd jest w miarę zwrotny, przewidywalny, chętny do zabawy i myślę, że no naprawdę daje takie doznanie, którego nie da wam zwykły rower elektryczny, taki sklepowy, ani taka konwersja roweru ze sklepu przerobionego na elektryka. To jest zupełnie coś innego. Zupełnie inna liga. Też nie oczekujcie, że ten pojazd będzie się prowadził tak jak rower, ze względu na to, że zobaczcie, ma tą kanapę w jednym miejscu. Kanapa jest, sami widzicie, szeroka, więc to pedałowanie nie jest aż takie proste. Jadę i pedałuję i to nie jest wygodne, bo czuję, że uda się ocierają dolna część pód. No nie jest to taki rower, na którym się jedzie i non-topper pedałuje. Można go dopedałować, jak się stanie na pedały, na stojąco. Jest to ciekawe uczucie, dlatego że zgrywamy się razem z silnikiem. My pedałujemy, odciążamy silnik, przyspieszamy dużo szybciej niż z samego silnika. No bo właśnie, on ma manetkę, moi drodzy. Tak jak już mówiłem wcześniej, jest maneta. Maneta przyspiesza niezależnie, zawsze, wtedy tylko kiedy sobie tego zażyczycie, więc posiadanie manetki no, jest nielegalne w wielu krajach Unii Europejskiej, w Polsce jeszcze za to tak bardzo nie ścigają, no ale warto mieć to na uwadze, bo wiem, że ten kanał oglądają ludzie z różnych krain, co mi bardzo miło i bardzo dziękuję. To jest moja pierwsza przejażdżka na samym początku, ten pojazd robi bardzo dobre wrażenie, podoba mi się jak wygląda, podoba mi się jak prowadzi. Już wiem, że chciałbym zobaczyć jak jeździ odblokowany, ale dzisiaj założyłem, że nie. Dzisiaj sprawdzę jakie to jest doświadczenie jeździć tym pojazdem tylko do 25 km na godzinę, zgodnie z przepisami. Dobrze, teraz muszę kawałek przejechać drogą, nie ma chodnika po mojej stronie, więc to 25 na godzinę to trochę mało i wolałbym więcej by się chciało. Ale nie martwcie się, na pewno też sprawdzimy, do jakich prędkości ten pojazd się rozwija, jak się zdejmie z niego to ograniczenie. Także moi drodzy, przechodzimy do dalszej części testów. No, ale zaczekajcie. Zanim przejdziemy do dalszej części testów, musicie zobaczyć, jak wyglądam przy tym rowerze. Mam 1,77 m i sami widzicie, to nie jest jakiś specjalnie duży pojazd. Jak sami możecie zauważyć, rozstaw kół jest dosyć wąski, tak jak wspominałem wcześniej. No i wsiadamy na niego. Siodło nie ma regulacji i zobaczcie, ja normalnie nogami dotykam ziemi, więc to jest mały sprzęt. Jak ktoś będzie wyższy, to co prawda może sobie siąść na tyle tego siodła, ale cały czas zobaczcie, że kolano, jak korba jest w górze, jest zgięte. To jest maleństwo. Taki pojazd do przyjemności, do zabawy, ale nie do pokonywania jakichś naprawdę długich dystansów, chyba że traktujecie go jak skuter, a pedały są dla was tylko czasami, żeby zamieszać nogą, albo ewentualnie, żeby przyspieszyć. No bo pedałowanie plus silnik to się równa super przyspieszenie. Zawieszenie, powiem wam, że chodzi całkiem nieźle. Pomimo, że nie jest to jakiś zawias wysokiej klasy, to lepiej mieć zawias, niż go w ogóle nie mieć.
na chińskim rynku. Są różnego rodzaju zamienniki do tego rodzaju pojazdów, no bo nie oszukujmy się, Fox nie produkuje amortyzatorów na koło 20 cali Fatbike. Tak naprawdę to chyba tylko Zoom, może Santura znajdziecie? Nawet nie jestem pewien. Natomiast chińskie zamienniki oferują amortyzatory powietrzne, które można sobie dostroić tak jak chcemy i on wtedy działa całkiem pluszowo, no ale trzeba pamiętać, że no jednak amortyzator to jest bardzo droga część i tam spasowania, trwałość i sposób, w jaki to chodzi, no to za to się właśnie płaci. Ale tu jest nie najgorzej i daje to możliwość, że jeśli ktoś jest naprawdę maniakiem zawieszenia, trochę jak ja, to w każdej chwili może sobie wymienić ten damperek czy amor z przodu, a bazę już ma od samego początku w naprawdę małej cenie. No bo przypominam, zobaczcie, ile ten rower kosztuje. Zaglądajcie często na rynek, na stronę, którą linkuję w opisie, dlatego że te ceny się strasznie zmieniają, bo nieraz można go zobaczyć za 5500, 5800 zł, ale czasami też można go wyrywać w takiej promce, jak jest teraz. Dobra, moi drodzy, widzę, że ja tu się rozgadałem, jak zwykle, także zabieramy go w testy i jedziemy dalej. Okej, już wiem, do czego dodatkowo pedałuje się na tym rowerze, więc jak macie bardzo stromy podjazd, no powiedzmy przeciętnie stromy, ale długi, to tutaj pedałowanie naprawdę pomaga. Zmniejszamy sobie wtedy bieg i wspomagamy ten silniczek, bo on nie wepchnie nas tak o leciutko pod każdą górkę, więc no warto go odciążyć. Zobaczymy, jak gościu sobie poradzisz na piątce z samej manetki pod taką góreczkę. Czy biegnie? Po nierównościach, nie pedałuje. I jedzie coraz ciężej, coraz wolniej. Ale jedzie, dawaj. Jedzie. Udało się. Miałem pewne wątpliwości, ale jest całkiem nieźle. Okej, jest moja okejka. Wracam do Was, moi drodzy, z podsumowaniem. Nie jest to jakaś topowa półeczka, to nie jest jakiś super sprzęt na super zawieszeniu, ale za te pieniądze, bo sami spójrzcie, teraz ten pojazd gdzieś tam na Allegro, gdzieś tam od Chińczyka kosztuje naprawdę niewiele, a dostarcza bardzo dużo. Szczególnie po zdjęciu blokady, kurde, dostarcza niesamowitych wrażeń. Po jakichś bezdrożach śmiga jak głupi. Ostatnio nagraliśmy nawet porównanie tego roweru z nieco droższym GeForce. Niedługo ten materiał pojawi się na kanale, chyba że już jest. Jak jest, to znajdziecie go gdzieś tutaj, czy tutaj, ja już sam się mylę. No dobrze, ale w drodze podsumowania tak, hamulce się dotarły, mogłyby być lepsze. Pozycja za kierownicą, no właśnie nie nadaje się za bardzo do pedałowania. Możecie zobaczyć wielu kurierów z jedzeniem, którzy jeżdżą właśnie na takich pojazdach, nie bez powodu, dlatego że nie dość, że to jest tanie, to jeszcze wygodne. Właśnie po zdjęciu blokady w miarę szybkie, no i skuteczne. Skoro wybierają takie pojazdy do rozwożenia żarcia na co dzień, jeżdżą nimi codziennie, katują je codziennie, no to sami pomyślcie. Aha, będziemy niedługo musieli pogadać o tym hejcie na te chińskie rowery elektryczne, bo powiem Wam, że czytam w komentarzach, jak dużo osób wylewa z siebie jad, kiedy widzi jakiś chiński rower elektryczny na tym kanale, ale Wy też nie rozumiecie tego, że idzie za tym jakaś większa idea. W tym roku sprawdziliśmy mnóstwo chińskich rowerów elektrycznych, żeby zobaczyć, co jest godne polecenia, co jest fajne. I myślę, że zupełnie niesprawiedliwie oceniacie właśnie te chińskie rowery, ale wiem też, że jesteście nieświadomi, bo nie macie tej okazji, tak jak ja, przetestować różne takie konstrukcje. Będę chciał troszeczkę więcej na ten temat pomówić, w ogóle przygotuję Wam listę tych wszystkich rowerów, które do tej pory recenzowałem, łącznie właśnie z cenami, za jakie można je dostać i właśnie porozmawiamy, co warto, co nie warto, ale to już nie dzisiaj. I każdy taki rower, czy chiński, czy nie chiński, wymaga serwisu zerowego po jakichś 100-200 kilometrach. Tu przykręcić śrubkę, tam coś przesmarować, bo tu coś zaskrzypi i zapraszamy na to do nas, do elektrycznej kuźni. Link znajdziecie w opisie pod filmem. A jeśli interesuje Was ten rower i chcecie odkupić ten model po testach, taniej niż u producenta, bo nie oszukujmy się, on już nosi jakieś oznaki użytkowania. Zobaczcie, gdzieś tam przytarliśmy na przykład tutaj troszeczkę tą kanapę.
Tu mamy no niestety zarysowanie na górnej części ramy. Zakryjemy je naklejką, specjalną naklejką elektrycznej kuźni, ale przez te właśnie drobiazgi oczywiście zejdziemy z ceny. Mamy różne rowery elektryczne w ofercie, no bo elektryczna kuźnia poza tym, że naprawia rowery, zmienia się w salon rowerowy. Będzie można do nas wpaść, zobaczyć różne rowery, a nawet przetestować właśnie coś takiego, żeby wiedzieć, czy to mi się podoba. Ten rower też jest na sprzedaż, no co prawda mamy jedną sztukę, ale jeśli nie uda Wam się odkupić tego naszego, to zapraszam na geekbuying.pl, tam możecie kupić nowy rower z kodem TABA na rowerze, dostaniecie go taniej, a ja już nie przedłużam, moi drodzy, trzymajcie się zdrowo, jeździcie bezpiecznie, no i do zobaczenia w następnym odcinku.